Dzień dobry moi kochani, witamy się na przeglądzie w Pepco. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, no wczoraj to po prostu petarda. Ten przegląd świąteczny Stadiego, no ja jestem w szoku. 200 na 220, 70 na 80 cm poszewka na poduszki. Ktoś ostatnio się mnie pytał, za 90 zł są, słuchajcie, są. Ktoś się mnie pytał o duże, duże właśnie takie poszewki na pościele, więc słuchajcie. Są i w Pepco. Tu Wam pokazuję następną 200 na 220 i również 70 na 80 na dwie poszewki za 90 zł, taka kwiatowa. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że jesteście ze mną, że przekroczyło już 14 tysięcy. Ja po prostu jestem w szoku, mój mąż jest w szoku, że to tak po prostu idzie szybko. Dziękuję Wam z całego serca. 160 na 200, 70 na 80 cm poszewki na poduszkę. I ona kosztuje 80 zł, taka różowa. Jak wiecie, ostatnio wjechały do Pepco pościele, poduszki. Jest tutaj ich naprawdę sporo. I no nie pamiętam właśnie, która z Was się mnie pytała. Czy to o kołdrę, czy to o poszewki? Ale dobra, pokazałam poszewki, to pokażę również kołdry, bo widzę, że jest duża. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. I mamy tak. Już Wam pokazuję. 200 na 220 cm kołdra za 70 zł. All year, czyli ona nadaje się i na zimę, i na lato, czyli na cały rok. Dobra. Także tu mamy taką dużą. 200, tej większej 220 na 220 chyba nie ma. Tu pewnie nie będzie, pewnie będą takie tradycyjne. Ok, następna mamy 140 na 200 cm za 50 zł. Zaraz zerkniemy, czy są jeszcze jakieś inne rozmiary. Tu mamy taką samą dużą. Poczekajcie, poczekajcie. Gdzieś tu jeszcze chyba widziałam jakąś. Jest. Jest. I tu mamy 160 na 200 cm za 60 zł i ona również jest całoroczna. Także tak wyglądają, wyglądają ceny i wymiary kołder w Pepco. Zobaczcie, tutaj są jeszcze poduszki. Szukam również poduszek takich większych, ale na razie jeszcze ich nie wytropiłam, ale jak są kołdry, są poduszki małe, to wydaje mi się, że będą również duże poduchy. No, tutaj mamy koszyki, Wam tak trochę przejadę, bo może ktoś nie może wyjść z domu, to sobie tak chociaż popatrzy. Te wszystkie rzeczy są u mnie na kanale, oprócz tej zawieszki na ścianę. Zobaczcie, jaka przepiękna dekoracja, jak ktoś ma w stylu boho. Akurat ta pierwsza bardziej mi się podoba, 12 zł, albo w stylu takim, wiecie, drewno, drewniane dodatki, przepięknie będzie to wyglądało na ścianie i zrobi naprawdę fajną robotę. Ok, jeszcze jedna osóbka się mnie pytała o garnki, więc akurat tutaj jestem, to pokażę te, które są. 20 cm średnicy za 25 zł, zwykły garnek, on jest taki leciutki, nie mam pojęcia jak się sprawuje, ale myślę, że ten 24 cm średnicy za 80 zł będzie o wiele, wiele lepszy od tego, który jest na górze. No bo oczywiście jak już się go chwyci, to wiadomo, że już lepiej, lepiej on w ręku się trzyma, że tak powiem. 18 cm średnicy, tu mamy taki różowy. Następny jest taki sam jak ten szary tutaj, tylko ten ma 20 cm średnicy i kosztuje 60 zł. 60 zł, 3 lata gwarancji jest napisane. Dobra. Ten wygląda tak. Zaraz zerkam, czy tu jeszcze są jakieś inne. Tam na dole chyba są takie same, które tutaj na półkach stoją. Tu możecie kupić sobie taki rondelek 16 cm średnicy za 30 zł. Taki nakrapiany, więc można sobie zrobić fajny komplet. Jak widzicie, również są patelnie. Można sobie no, skompletować. Tu mam jeszcze w kolorze czarnym 16 cm średnicy. Zobaczcie, tak wygląda ten rondelek. No i tutaj to chyba będzie w tym Pepco już wszystko z garnków.
No i przechodzimy do Halloween. Słuchajcie, i nadchodzi Halloween. Są przecudne dekoracje. Za 5 zł możecie kupić sobie na głowę takie opaski. Tu mamy kota, dynię. Co my tutaj jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy takie oczy. O fuj, jakie one są ohydne. Takie oczy na sprężynach. Już sobie wyobrażam, jak ktoś ubierze, jak te oczy tam się dyndają. Dobra, co my tutaj mamy? Ojeny, o, pająk. Jejku, ja miałam kiedyś arachnofobię, więc takie zabawki w ogóle nawet na głowę bym tego nie nałożyła. 7 zł. Staram się nawet nie dotykać takich rzeczy. Mój syn kiedyś kupił właśnie takie pająki na Halloween. To później jak gdzieś w domu leżały, to mało zawału nie dostałam. Tu mamy z takimi skrzydłami naklejki na szybę za 3 zł. Na szybę czy gdzieś na jakieś lustro. Tu mamy za 5 zł takie przepiękne maski, zobaczcie. Teraz można je zakupić, a później nałożyć na przykład na bal sylwestrowy. Przepięknie będą wyglądały. Maska za 5 zł. Ona jest taka plastikowa, z przodu, z tyłu jest taki materiał. Boże, okropnie to wygląda, ale okej. Tu mamy następną za 8 zł. Tak się prezentuje. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy pajęczynę za 5 zł z pająkami. Tu mamy kredki do malowania za 8 zł. Fajnie sobie teraz takie rzeczy zakupić, jak ktoś ma dzieci w przedszkolu, czy w wieku takim szkolnym, bo później chce się kupić coś takiego, 10 zł kosztują te farbki, żeby te dzieci pomalować na te bale. No i trzeba szukać, nie? A teraz sobie zakupicie i już macie jakieś stroje na Halloween. Tu za 5 zł takie ręce. Peruki. Za 10 zł tu jest różowa. I już Wam pokażę fioletową. Poczekajcie. Fioletowa jest akurat wyciągnięta, więc Wam pokażę. Za takie pieniądze to naprawdę się opłaca. Pamiętam, ja kiedyś miałam chyba wszystkie kolory w domu, bo jak mieszkaliśmy w Anglii, tam były też za funta chyba, czyli również 5 zł. Tu mamy za 8 zł taką siekierę składaną. Jezu, Matko Święta. Dobra, to mieliśmy wszystkie kolory w domu, bo tak mieliśmy taką zabawę sylwestrową i w perukach wszyscy siedzieli. Tu mamy takie diabełki. Patrzymy, czy ona ma jakieś światełka czy coś, ale chyba nie. 5 zł kosztuje. Taka, wiecie, powiesicie ją po prostu i ona będzie tak sobie wiała przerażająco. Co my tu mamy jeszcze? Mamy długopisy. Tak, tu mamy dynie za 5 zł. 5. Jeszcze nie są takie drogie te dekoracje. Można sobie tutaj nakupować. Tu mamy, nie wiem co to jest, czy to też jest straszne. Tu mamy Frankensteina? Nie wiem. Jejku, aż wstyd, nie wiem. Dobra. I tu mamy duszka. Okej. Za 10 zł możecie kupić sobie taką latarenkę. Tu mamy kijek. Nie wiem, do czego to służy, czy to trzyma się w ręku. I po prostu idzie dziecko i trzyma to. I ona tam w środku się świeci. Włączacie i ona tam się właśnie pali, więc nie wiem, po co ten kijek? Czy to jest takie do noszenia? 15 zł kosztuje taka latarenka czarna i pomarańczowa. Można postawić gdzieś na schody. Wiecie, to dla dzieciaków jest taka zabawa, nie? Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy takie duszki świecące w kolorze białym i zielonym za 5 zł. Zobaczcie, tutaj sobie zapalacie i one się tak świecą. Chyba innych kolorów nie widzę. Ale co jeszcze fajnego? Poczekajcie, tu mamy takie skrzaty. Za 15 zł. Tak, za 15 zł. W barwach dyniowych i nawet dynię trzyma w ręku. Tego pająka bym ściągnęła mu z głowy, to znaczy nie ja. Ojeny. Aż mi się coś robi normalnie. Tu mamy takiego. No fajnie postawić. Tu mamy wiadereczka, jak dzieciaki zbierają słodycze, to tutaj macie wiadereczko za 5 zł. Nie, no naprawdę, niedrogie są te dekoracje. Fajnie, fajnie, bo wiecie, że wszystko poszło do góry. A tu jeszcze widzę coś ładnego. O ja, chyba najładniejsza rzecz tutaj.
Zobaczcie, za ile? Za 5 zł macie taką dynię. Dynia świeci. No taką dynię to ładnie. Ładnie by wyglądało, jakby się ją postawiło. No. Czy ja tu jeszcze coś widzę? Ach, jeszcze miałam Wam pokazać, bo nie zerknęłam tam z tyłu, a tu stoi moja psiapsiułka, która mi mówi, Sylwia, jeszcze tutaj masz, zobacz, maseczki. Więc pokazuję, tu mamy kota. I czy my jeszcze jakąś tutaj mamy? Tak, i tu mamy lis chyba, złoty lis, złoto-czarny lis. I tutaj są, widzę jeszcze te czarne, różowe, pomarańczowe. Także tak wygląda Halloween 2022 w Pepco. Zapraszam. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Udostępniajcie. Wpadajcie do Teddy'ego na przegląd, bo jest już Boże Narodzenie. Także trzymajcie się. Cześć.